Wojciech Drzyzga, witam Cię Wojtek. Oglądaliśmy przed chwilą mecz Polska-Kanada 3-0. Jak oceniasz występ naszej reprezentacji? Wszystko się sprawdziło w mojej opinii, że tak powiem, przedmeczowej w 100%. Czyli bardzo nerwowy pierwszy set, jeszcze nawet początek drugiego. Szczęśliwie oczywiście pierwszy set wygrany. Mogłoby to wyglądać dużo gorzej, gdybyśmy tę partię przegrali. I dotyczy to również Kanadyjczyków. Też zdenerwowani, poziom gry z biegiem czasu im bardzo spadał. Popełniali sporo błędów, zwłaszcza w kluczowych momentach dla nich. No trzeci set już bez historii. Dobra gra naszego zespołu, ale oczywiście z paroma mankamentami, ale myślę, że one dotyczą tylko tego pojedynku otwarcia. To jednak pierwszy mecz, było widać troszkę tych nerwów. Może nie staraliśmy się zagrać jakichś wielu kombinacji, których nie potrzebowaliśmy dzisiaj używać. Generalnie zawodnicy bardzo spokojnie kończyli pojedynek i to jest najlepszy jakby znak na następne pojedynki, ale grać musimy zdecydowanie mocniej w kolejnych meczach. Najwyżej oceniłeś, poprosiłem Cię o wystawienie w szkolnej skali ocen cenzurek naszym zawodnikom, Michała Winiarskiego. Czym urzekł Cię przyjmujący reprezentacji Polski? Jakby całą swoją, jak zwykle, wszechstronnością. To jest zawodnik, który potrafi zagrać we wszystkich elementach. To jest bezcenne. Ja uwielbiam patrzeć na grę takich zawodników, zresztą doceniam najbardziej tych zawodników, którzy właśnie są takimi, którzy we wszystkich elementach wszystko potrafią. I takim jest właśnie Michał Winiarski. A że dzisiaj miał okazję się pokazać i w ataku, nawet troszkę więcej niż zwykle. Bartosz Kurek miał dobrą pomoc od tego zawodnika. No wiemy, że on trzyma przyjęcie, więc my nie widzimy takich niuansów, co się dzieją na meczu. Ale tam jest pokrywanie większej strefy boiska i na pewno dzisiaj chyba Kanadyjczycy troszkę nie docenili Michała i z tych serwisów było dużo w jego stronę, on sobie radził doskonale. Pojedynczy kapitalny blok w ważnym momencie, to są bezcenne, to są takie akcje bezcenne i bez takiego zawodnika byłoby nam bardzo, bardzo ciężko, choć dzisiaj trzeba powiedzieć, że większość zawodników zagrała dobrze albo bardzo dobrze. Generalnie nie popadam w zachwyt, bo jednak klasa Kanadyjczyków moim zdaniem nie jest wysoka, co pokazał jakby trzeci set i gra się rozpadła. I nasza drużyna na pewno jeszcze nie przeszła tego pełnego chrztu, ale już otworzyła mistrzostwa.